Dzień dobry Państwu, 10:00, zaczynamy geopolitycznie. Proszę Państwa, zdaniem Donalda Trumpa w Springfield jedzą psy i koty. Po tym tekście Kamala Harris zrobiła wielkie oczy, zrobiła minę numer 5, prawie że wybuchnęła śmiechem. Wcale jej się nie dziwię, też byłbym zaskoczony, gdyby jakiś polityk w debacie ze mną powiedział: a w Gdańsku to psy i koty jedzą migranci. No, zabrzmiało to zabawnie, strasznie, kuriozalnie i raczej przypominało serię teorii spiskowych, które sekta MAGA, czyli Make America Great Again, rozpowszechnia wśród swoich członków tejże sekty. Oni wierzą w różne rzeczy, w rząd światowy, w spiski, wierzą również w kosmitów, którzy mogą rządzić całym światem, wierzą w różne najróżniejsze teorie spiskowe. Nawet ciężko i trudno wymienić wszystkie, ale ich jest całkiem sporo. Chyba o kosmitach to jest mi najlepsza teoria spiskowa. Proszę Państwa, Kamala Harris za to zjadła Donalda Trumpa. Było to dosyć, powiedział, widowisko zabawne, ponieważ ja 3 razy obejrzałem tę debatę, jeszcze raz koncentrując się też na mimice, na mikroekspresji Kamali Harris, ale też i na mikroekspresji Donalda Trumpa. Muszę Państwu powiedzieć, że facet został absolutnie zmiażdżony. I tak właśnie taka paralela pomiędzy tym, że w Springfield jedzą psy i koty, a Kamala Harris zjadła Donalda Trumpa, jest chyba, można powiedzieć, taką odpowiednią metaforą, bo po tej debacie te sondaże, które pojawiły się w mediach, wskazywały oczywiście na wygraną Kamali Harris. Za to Donald Trump oświadczył, że to on wygrał tę debatę. Dzisiaj rano czytałem komentarze publicystów amerykańskich, że sztab wyborczy Trumpa liczy straty. Próbują to jakoś podsumować, zobaczyć, gdzie ich szef poległ. No, poległ wszędzie. Mimo tego, że przekonywali go, by zmienił narrację w stosunku do Kamali Harris, by był bardziej merytoryczny, nie dało się. No nie dało się dlatego, że, mili Państwo, gdy popatrzymy na merytorykę tej debaty, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również i w Polsce, to jest jakiś fenomen, który się pojawił jakieś 10 lat temu i przez ostatnie 10 lat był kreowany, no właśnie przez kogo? Pokazuje to, czy też wskazuje to na Kreml, ponieważ jest to tak tępa propaganda, czyli właśnie te teorie spiskowe, które rodzą się właśnie w Rosji. Oni tam mają tendencję do wymyślania takich historyjek, które tak zwany plebs, te najniższe warstwy społeczne, są w stanie zainteresować. I Donald Trump, który przecież przyjaźni się z Putinem, bywa u niego na imprezach, tak jak było na imprezach u Epsteina. Na tych imprezach moskiewskich się wiele działo, więc nie jestem zaskoczony, że Putin ma przełożenie na Donalda Trumpa, bo dużo o nim wie, dużo zostało nagrane, więc Trump robi to, co mu Putin każe. Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Zresztą to nie pierwszy polityk, którego chucie zostają wykorzystane przez rosyjskie służby, bo jest to bardzo popularny kompromat, czyli materiał kompromitujący, wykorzystywanie konserwatywnych polityków, czy ich słabości. Proszę Państwa, Kamala Harris nie chciała uderzać obyczajowo Donalda Trumpa, choć mogła, bo zdajecie sobie Państwo sprawę, że wywiad amerykański dostarczył administracji Joe Bidena wystarczająco dużo informacji, również FBI, na temat spraw obyczajowych Trumpa. Ten luz, z jakim Kamala Harris wystąpiła i merytorycznie punktowała bzdury i kłamstwa, które opowiadał Trump, świadczy o tym, że w zasadzie wygraną Kamala Harris ma w kieszeni. Bo ona nie przekona tych sekciarzy MAGA, podobnie jak w Polsce
PiS ma poparcie na poziomie, no nie wiem, około 30%. Ja nawet nie starałbym się przekonywać tych ludzi do czegokolwiek, bo ich się nie da przekonać, raczej bym po prostu ich ignorował. To towarzystwo jest agresywne, niezrównoważone i to nie ma po prostu sensu. Tak? Znaczy, to co oni opowiadają, światopogląd taki bogojczyźniano-patriotyczny, jest bardzo fajny, tak? No, taka gdzieś polityka właśnie bogojczyźniana, patriotyczna. Ja ją rozumiem, rozumiem to ich takie zaangażowanie, tylko że za tym idzie agresja, nienawiść do innych, którzy bogojczyźniani nie są, nie czują się tacy związani z tak zwanymi wartościami, są bardziej liberalni, myślą szerzej, bardziej kosmopolitycznie. I popatrzcie Państwo, że podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. To jest naprawdę fenomen, bo jednak są różnice obyczajowe, dosyć mocne. Tak jest zupełnie na mentalność Amerykanów i Polaków tu w Europie, szczególnie w Europie Wschodniej. A jednak popatrzcie, jak te same mechanizmy takie socjologiczne pojawiają się w tych najniższych warstwach społecznych. Czyli oni popierają kogoś, kto opowiada im o tym, że światem rządzą źli ludzie, że on będzie rządzić lepiej. Tak to można sprowadzić do tego, że na przykład migranci jedzą psy i koty i plebs w to wierzy. Pamiętacie, jak PiS, Kaczyński zaczęli nakręcać narrację, zresztą za pośrednictwem media workerów, tutaj się pojawił taki Tomasz Żółciak, kiedyś pracował w dzienniku Gazeta Prawna, to on zaczął lansować swoim tekstem teorię o tym, że mamy jeść robaki. Tak? I tym podobne bzdury. I to u nas też się pojawiło i ludzie zaczęli w to wierzyć, że Unia Europejska każe jeść ludziom robaki. Tak jak uwierzyli ci MAGA, że Amerykanie mają jeść, ci migranci, mają jeść, zjadać im psy i koty. Tutaj jest podobna sytuacja, podobny mechanizm myślowy i patrzcie, jak to działa. Ja się zacząłem zastanawiać, czy czasem nie wypuścić takiego zajączka, żeby wkręcić pisowców w jakieś takie historie, ale sobie myślę, cholera, jestem za bardzo poważnym facetem i jednak to, co czasem napiszę i powiem, nawet jeżeli bym to zrobił jako prowokację dziennikarską, a raz zrobiłem prowokację dziennikarską, to pamiętam, że strasznie się wszyscy oburzyli. Także ja też muszę ważyć słowa, ważyć to, co piszę, choć mnie czasem korci taki, można powiedzieć, diabełek siedzi mi gdzieś na ramieniu i mówi, weź ich sprowokuj, weź ich, korci mnie. Pilnuję się, żeby... Wracając do Kamali Harris, która zjadła Donalda Trumpa, zjadła go w całości, ze wszystkim, z całym jego sztabem, bo z tej debaty politycznej Kamala wychodzi jako zwyciężczyni. Ona obaliła wszystkie tezy, hipotezy, kłamstwa Donalda Trumpa, prezentując prawdę. To jakby wystarczy. Znaczy Państwo, że zaprezentowanie prawdy jest wystarczającym argumentem do tego, by obnażyć kłamcę. Ci, którzy byli niezdecydowani w Stanach Zjednoczonych, do tego, co piszą amerykańscy publicyści, dziennikarze i też jakby śledząc media społecznościowe amerykańskie, gdzie wypowiadają się różni ludzie, to przyznają, że Trump się skompromitował podczas tej debaty. Sztab wyborczy Trumpa twierdzi, że chce, żeby była jeszcze jedna debata. Miałaby się odbyć, taka padła data 23 września. Trump twierdzi, że może być gdziekolwiek. Może być w ABC, może być w Fox News, w każdej stacji telewizyjnej. On się żadnej debaty nie boi. Prawda natomiast jest taka, że on do tej debaty przeć nie będzie. Chyba, że dojdzie do wniosku, że on teraz spróbuje innej taktyki. Tylko, że już nie ma innej taktyki, innej strategii, bo te, które wykorzystał, wystarczająco przekonały niezdecydowanych, by nie daj Boże oddać głos na wariata.
Bo gdy tak na dobrą sprawę posłuchamy Donalda Trumpa i to, co on opowiada, już Państwo na pewno oglądaliście tę debatę z tłumaczeniem, to chyba przyznacie mi rację, że to jest wariat. To jest facet, któremu chyba na stare lata palma odbiła. Bo on gada po prostu od rzeczy. I teraz ten człowiek miałby rządzić największym państwem, najmocniejszym państwem na świecie, bo wiadomo, że Stany Zjednoczone są mocarstwem. Mają swoje strefy wpływu. My jesteśmy wystarczający, jako Polacy, jesteśmy wystarczy inteligentnym narodem i mamy bardzo dobry rząd, szczególnie mamy interesującą politykę zagraniczną. Ja tutaj nie mam obawy, że Polska stanie się strefą wpływów Stanów Zjednoczonych. My będziemy raczej występować w roli sojusznika i z tego, co zauważyłem, to taką też narrację prowadzi pan minister Władysław Sikorski, wysyłając Amerykanom sygnały. Oczywiście rozumiemy, jesteście silni, jesteście wielcy, bardzo nam to imponuje, ale my jesteśmy suwerennym państwem i jest to nasz wspólny interes, aby Polska była bezpieczna, Europa była bezpieczna. My się tym zajmiemy, wy nam pomożecie, ale na zasadzie partnerstwa. Donald Trump nie traktuje ludzi w kategoriach partnerstwa. On traktuje ludzi jak narzędzia. On podczas tej debaty, czy Państwo zwrócili na to uwagę, kiedy on odpowiada, że on zwalniał ludzi, którzy mu nie pasowali, że zwalniał ludzi, bo według niego źle pracowali, to jest taki typowy prywaciarz. Ja Bóg, ja prawo. Tak, to jest taki zespół prywaciarza. Jest bardzo specyficzny rodzaj ludzi. Widać, że w Stanach Zjednoczonych jest podobnie. To są przedsiębiorcy, prywatni, którym się w pewnym momencie wydało, że to oni kreują świat innych. Czyli oni zatrudniają ludzi, zwalniają. Oni kreują ich życia. Bez nich ludzie będą głodować. Tacy prywaciarze szczególnie pojawiali się na wsiach, gdzieś wokół małych miasteczek, zakłady produkcyjne czy usługowe, zatrudniający tych maluczkich, którzy byli w 100% zależni od takiego szefa, a ten szef, ten prywaciarz, rósł w siłę. Podobnie jest z Donaldem Trumpem, który przecież swoje przedsiębiorstwa zbudował dzięki imigrantom. Tak, on zatrudniał czy Afroamerykanów, czy Latynosów, czy inne nacje. Dzięki nim budował swoje imperium, płacąc im grosze, sam zarabiając krocie. Tutaj się powinni odezwać chyba jacyś ci lewicowcy, żeby skrytykować Trumpa, no bo on jest takim typowym prywaciarzem. Proszę Państwa, podsumowując jeszcze raz, Kamala Harris zjadła Donalda Trumpa, tak jak i w tytule dzisiejszego materiału. Ja o wynik wyborów jestem spokojny. Oczywiście oglądajmy dalej, co się będzie działo na politycznej scenie w Stanach Zjednoczonych, bo uważam, że będzie się działo wiele. To jeszcze nie jest koniec. Teraz będziemy świadkami, tak myślę, że Trump i jego sztab wyborczy przypuszczą kolejny atak na Kamalę Harris. Zobaczymy, co wymyślą. Ja nie wykluczam, że może być kolejna gdzieś jakaś awantura. Ciekawostką jest, że CNN donosi, służby podjęły decyzję o wzmocnieniu czy zabezpieczeniu tej chwili przejmowania władzy na 6 stycznia. Kapitol, w ogóle cała stolica Stanów Zjednoczonych ma zostać zabezpieczona przez służby specjalne i inne jednostki porządkowe, ponieważ istnieje duże ryzyko, że po przegranej Donald Trump będzie chciał odstawić kolejną szopkę, taką jak przy zaprzysiężeniu Joe Bidena. Będzie próbował wzniecić wojnę domową w Stanach Zjednoczonych i FBI bardzo poważnie do tego zagrożenia podchodzi. Proszę Państwa, to tyle mojego komentarza, takiego można powiedzieć po już tej bitwie, po analizach, które się pojawiły w sieci, po sondażach. Jest dobrze. Tak, prawda zwycięża, kłamstwo zostanie
zduszony. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Widzimy się tradycyjnie 14:00. Zapraszam.